Szanowni Państwo, witamy Was bardzo serdecznie na konferencji prasowej wspólnie z panem dyrektorem naszego Sandomierskiego Szpitala, panem doktorem Markiem Tombarkiewiczem. Chcemy Państwu przedstawić okres ponad 3 tygodni, bo taki czas pan Tombarkiewicz sprawuje funkcję dyrektora w naszym szpitalu. Chcemy Państwa również poinformować o planach na przyszłość naszego szpitala oraz o tym, co dzieje się aktualnie. Wiemy, że opinia publiczna żyje naszym szpitalem, jeśli chodzi o pewne zasady oraz sprawowanie funkcji dyrektora, troszkę inne, jak było do tej pory. Zapewniamy Państwa tym samym, pan dyrektor to rozszerzy, że ma to tylko i wyłącznie na względzie to, aby szpital rozwijał się, aby też koszty działalności szpitala były racjonalnie wydatkowane. Też robimy to wszystko po to, aby ten niepewny czas, który przed nami, bo wchodzimy w okres realizacji podwyżek w służbie zdrowia, jak również sami też nie wiemy, jaki będzie poziom refundacji nadwykonań i finansowania służby zdrowia. Także wszystko to dzieje się w trosce o rozwój tego szpitala oraz dobro naszych pacjentów. Oddaję głos panu dyrektorowi, który już jest po rozmowach, spotkaniach z każdym ordynatorem naszych oddziałów szpitalnych, z kierownikami tu działających jednostek, więc ma pogląd na kondycję finansową szpitala i wiele, wiele planów rozwoju szpitala na przyszłość. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Tak, szanowni państwo, na początek to chciałem zdementować troszkę krzywdzących plotek i takich różnych wymysłów, jakie krążą podobno w przestrzeni publicznej. Do mnie tam tylko część pewno dociera, ale docierają, więc chcę zdementować, że nie zwolniłem jeszcze nikogo, zwłaszcza nie 100 osób. Jak padło, nie robię nocnych nalotów na oddziały, bo nie widzę powodu, żeby tak się zachowywać. Nie wprowadziłem chipów ani kart chipowych do kontroli czasu pracy. Aczkolwiek wszystkie te elementy są, byłyby, jeżeli bym je wprowadzał, zgodne z przepisami. Kontrola czasu pracy jest normalną rzeczą w każdym prawidłowo funkcjonującym przedsiębiorstwie. Kontrola faktyczna, fizyczna czasu pracy też jest jak najbardziej dopuszczalna, ale nie widzę powodu na razie, żeby sięgać po takie metody, chyba że pojawią się jakieś skargi pacjentów na działalność personelu medycznego, na niewłaściwe zachowanie, czy jakieś problemy z tym, wtedy oczywiście będę interweniował. Co do zwolnień, nie zwolniłem jeszcze żadnej osoby, natomiast oczywiście dopuszczalne są i takie pewno będą miały miejsce, nieprzedłużanie umów czasowych, co jest rzeczą normalną w tego rodzaju sposobie zatrudniania. Tak samo jak możemy rozwiązywać umowy kontraktowe, które łączą szpital z działalnością gospodarczą wielu podmiotów, lekarzy czy pielęgniarek, tak samo umowy czasowe mogą być nieprzedłużane. Aktualnie kończę ten bardzo intensywny czas analiz wszystkich dokumentów związanych z funkcjonowaniem szpitala, dokumentów kadrowych, zatrudnienia w poszczególnych komórkach, obciążenia pracą. To jest 3 tygodnie bez przerwy siedzę w dokumentach. Jestem po rozmowach z pielęgniarkami oddziałowymi, po spotkaniach z każdym z ordynatorów, z którymi rozmawiałem na temat bieżącej działalności, problemów, planów na przyszłość, potrzeb inwestycyjnych, zakupowych, potrzeb zatrudnienia personelu. Przeszedłem również ten budynek główny, całe otoczenie, dużą działkę i tutaj mam już dość dokładny własny osąd tego, jak ten szpital funkcjonuje, jakie są potrzeby i możliwości. Te spotkania będą oczywiście kontynuowane dalej z poszczególnymi grupami zawodowymi. Każdy, kto ma jakieś pytania, wątpliwości, to zapraszam do bezpośredniego spotkania ze mną i bardzo prosiłbym, żeby nie tworzyć takiego fermentu, takiego niezdrowych informacji, kłamliwych informacji na temat funkcjonowania szpitala i
i moich działań tutaj, dlatego że zostałem zatrudniony po to, żeby w sposób właściwy, rzetelny zarządzać tym szpitalem, który jest dużym szpitalem, przypomnę, że jedynym z trzeciego poziomu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego w województwie świętokrzyskim, który ma bardzo duży potencjał, dobrą sytuację finansową aktualnie po ostatnich 3 latach. Ta sytuacja bardzo się poprawiła, natomiast nie jest też wolny od wszelkiego różnego rodzaju problemów, zarówno kadrowych, jak i infrastrukturalnych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego szpitala, gdyż przez wiele lat był, no mogę powiedzieć, zaniedbywany, jeżeli chodzi o rozwój, o modernizację, o zarówno bieżące działania, jak i takie działania inwestycyjne. No jeżeli chodzi, tak jak pan starosta wspomniał, o plany na najbliższe miesiące, to zarówno te informacje, jakie zebrałem od kierowników, ordynatorów oddziałowych czy kierowniczki bloku, pokazują najpilniejsze potrzeby zakupu sprzętu medycznego i będziemy się starać pozyskiwać środki, jak i ze środków własnych kupować te rzeczy najbardziej potrzebne. Mamy, no na dzisiaj ta lista dość długa, ale jeżeli chodzi o te najbardziej potrzebne, które można powiedzieć, że uznałem, że trzeba kupić, to jest ramię C dla oddziału neurochirurgii, czyli aparat rentgenowski do pracy pod Skopią, dlatego że są dwa na tym bloku specjalistycznym, na dwie sale operacyjne, z czego jeden jest ciągle naprawiany, każda naprawa to jest kilka tysięcy i to po prostu już nie ma sensu, trzeba kupić jeden nowy aparat. Drugi, w związku z planami, bo prowadzę też rozmowy odnośnie zatrudnienia nowych, dodatkowych specjalistów, więc plany rozwoju oddziału urologicznego to jest zakup lasera holmowo-jagowego zarówno do rozbijania kamieni, jak i do operacji na prostacie, enukleacji prostaty. No i troszkę tam drobniejszego wyposażenia urologicznego, tak żeby tych zabiegów robić z jednej strony więcej, z drugiej strony poszerzyć wachlarz zabiegów, które są tutaj wykonywane. Tutaj jest bardzo duża, dobra tradycja oddziału urologicznego. No, trzeba teraz troszkę zainwestować, dotrudnić specjalistów. Zabiegamy też o dodatkowe miejsce do specjalizowania młodych lekarzy, tak żeby ściągać tutaj rezydentów, żeby się szkolili na tym samym, żeby ten oddział miał przyszłość. Prowadzę rozmowy też w celu wzmocnienia, a tak naprawdę odtworzenia właściwej obsady oddziału laryngologicznego i też, jeżeli się uda, będziemy stawiać na działalność, na operatywę po prostu. To nie chciałbym, żeby to był taki oddział diagnostyczny, zachowawczy, leczący tylko w sposób zachowawczy, czyli lekami. Natomiast bardzo mi zależy na tym, żeby to był oddział zabiegowy, taki co się zowie, żeby wprowadzać tutaj nowoczesne metody operacyjne, których tutaj nigdy nie było. No i z wstępnych rozmów wynika, że może nam się to uda. To oczywiście będzie znowuż pociągało za sobą pewne zakupy sprzętu, którego tutaj w ogóle nie było, bo nie był używany, więc czy operacje endoskopowe, zatok, czy operacje ucha, bo o tym też rozmawiamy, no to jest też jakiś wysiłek finansowy, żeby to sfinansować. Natomiast oczywiście wtedy poszerzenie możliwości oddziału, przypomnijmy, że ponad 50% pacjentów pochodzi spoza naszego powiatu sandomierskiego, więc to oddziaływanie na zewnątrz jest bardzo ważne, żeby tych pacjentów przyciągać. Co do innych zakupów, to oczywiście no, trzeba mieć świadomość, że tak duży oddział, tak duży szpital ma tylko jeden laparoskop czynny, którego używają wszystkie 3 oddziały, czyli chirurgia, urologia i ginekologia, więc tutaj też jest oczywiście potrzeba zakupu drugiego zestawu, ale także zestawów narzędzi laparoskopowych, które po prostu przy takim bardzo silnej eksploatacji się zużywają. No i tak moglibyśmy tą listę wydłużać. Oczywiście wszystko zależy od możliwości finansowych, które mamy ograniczone, ale jakieś mamy i te rzeczy najbardziej potrzebne będziemy się starać
kupić. To jest po prostu inwestycja w rozwój szpitala. No to, co jest niezbędne, jeżeli nie znajdziemy żadnego wsparcia w otoczeniu, to będziemy musieli z własnych środków. Natomiast no, liczymy, że te zapowiedzi 600 milionów dla szpitali powiatowych z KPO, czyli mają być jakieś środki. Nie wiemy, jakie, według jakich zasad, jakiego klucza, na jaką działalność. W czwartek jedziemy z panem starostą do Warszawy na spotkanie z panią minister Leszczyną, z prezesem funduszu, prezesem Outmitu, żeby rozmawiać o tych problemach. No, ma być zmieniona troszkę agenda, czyli przedstawienie propozycji zmian systemowych, o czym się w ostatnim tygodniu mówi, a więc konsolidacja szpitali, czyli przyłączanie tych szpitali słabiej działających, mniejszych, o mniejszym zakresie, do tych jednostek lepiej stojących. Lekarzy jest jeden, który obsługuje oddział i poradnie. Więc rozmawiam aktualnie z trzema specjalistami i to byłoby wystarczające do zapewnienia właściwej obsady oddziału laryngologicznego. Oczywiście można by się też posiłkować jakimiś specjalistami, którzy przyjeżdżali raz czy na tydzień, czy na dwa tygodnie celem wykonywania jakichś bardzo rzadkich, skomplikowanych zabiegów i o czymś takim, o takim rozwiązaniu, które już przetestowałem w poprzedniej jednostce, dobrze się sprawdzało. To znaczy, no, rozmawiam o urologii też. No, jest szansa, no, zobaczymy. Rozmawiam z jednym specjalistą i potencjalnym jednym rezydentem w trakcie rezydentury. Czy uda się jeszcze kogoś ściągnąć, no to oczywiście zobaczymy. To też nie jest tylko tak, że po stronie dyrektora jest taka aktywność. To powinna być też aktywność po stronie ordynatorów, żeby no, najłatwiej powiedzieć, mamy problem, nie mamy lekarzy, proszę coś zrobić, no ale ja mimo dość dobrej, szerokiej znajomości rynku jednak no, nie mogę wszystkiego zapewnić, więc to liczę też na zaangażowanie ordynatorów. Liczę też na to, że ten pewnego rodzaju trend odchodzenia lekarzy z Sandomierza do szpitali ościennych się odwróci, że zaczną wracać z różnych powodów. Z powodu dobrej sytuacji, z powodu planów na przyszłość, o których za chwilkę powiem. No, może część przyjdzie dlatego, że ja tu jestem. Tak mogę nieskromnie powiedzieć, no, ale ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jeżeli coś obiecam, to zawsze to spełnia, więc może nie będą to czcze obietnice, że będzie lepiej, że będzie nowy obiekt, tylko będę się starał to wszystko spełnić. Także mam nadzieję, że taki trend się pojawi, że lekarze będą wracać do Sandomierza. Jeszcze o inwestycjach, chyba że pan starosta coś w międzyczasie. Szanowni Państwo, również w dniu dzisiejszym odbyła się Rada Społeczna Szpitala. Też o tych wszelkich informacjach, czyli o sytuacji w szpitalu, planowanych inwestycjach, pan dyrektor poinformował członków Rady Społecznej Szpitala. Rada Społeczna również wydelegowała panią Barbarę Zdyb jako swojego przedstawiciela do komisji konkursowej, który jeśli chodzi o wyłonienie dyrektora szpitala w drodze konkursu. Powiat przygotowuje się do tej procedury, czyli też z wszelkich gremiów, które są objęte ustawowo tym, iż przedstawiciele na przykład Izby Lekarskiej czy Uczelni Wyższej, powiatu, związków zawodowych mają być członkami szpitala. Powoli zbieramy to gremium, aby konkurs był ogłoszony. Chcemy dzisiaj powiedzieć jasno też i przekazać, aby pewne, jak dyrektor wspomniał, pogłoski, insynuacje wyhamować, ponieważ wiemy, że pan dyrektor stara się wprowadzić pewne standardy, jeśli chodzi o pracę w szpitalu. Ma w tym pełne wsparcie i zaufanie i poparcie władz powiatu tego, co czyni. Więc prosimy o to, żeby w szpitalu zawsze nam zależało na dobrej atmosferze, jeśli chodzi o pracę, o relacje między poszczególnymi grupami zawodowymi. Na tym nam zależy. Ocenę pana dyrektora prosilibyśmy taką szerszą.
pozostawić za kilka miesięcy, bo jest dopiero 3 tygodnie. Zależy mu na jakości świadczonych usług. Państwo słyszeli również, że prowadzi szerokie rozmowy i też trzymamy kciuki za efekty tych rozmów, aby do nas przyszli nowi specjaliści i podnieśli jakość świadczeń na oddziałach, gdzie są braki kadrowe. Przyglądamy się też możliwościom zewnętrznych źródeł finansowania i te potrzeby poszczególnych oddziałów, jeśli chodzi o sprzęt. Tu jesteśmy ciekawi, jakie propozycje naboru wniosków i możliwości dofinansowania będą skierowane dla szpitali powiatowych w ramach Krajowego Programu Odbudowy. Takie spotkanie miało się odbyć 9 lipca, czekamy więc na 11 lipca, aby zasięgnąć tutaj wiedzy. Ciągle myślimy i też obserwujemy możliwości finansowe pozyskania środków na termomodernizację budynków szpitalnych. Rok temu zakończył się pierwszy etap. Ciągle myślimy o drugim etapie, aby ten standard pobytu pacjentów na oddziale, remonty tych oddziałów były również w najbliższym czasie środków zewnętrznych realizowane. Panie dyrektorze, jeśli chodzi o... Tak, jeżeli mogę powiedzieć jeszcze o tych bieżących inwestycjach, których jeszcze nie widać, ale które już są mocno zaawansowane w tym zakresie dokumentacyjnym, które będziemy chcieli jak najszybciej rozpoczynać. To pierwsza rzecz, pierwsza w znaczeniu takim czasowym, to jesteśmy w trakcie opracowania dokumentacji na złożenie wniosku ze środków z Funduszu Medycznego, konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Zdrowia na lecznictwo psychiatryczne. Drugi etap, pierwszy po tym Centrum Zdrowia Psychicznego, a więc tej części ambulatoryjnej, dziennej, która bardzo dobrze się spełnia. No, takim wyrazem tego, że to dobry ruch, jest to, że zmniejsza się liczba pacjentów hospitalizowanych w oddziale psychiatrycznym. Czyli że są wolne łóżka, dlatego że takie były założenia reformy, że ta reforma powoduje, że pacjenci są leczeni w środowisku własnym, domowym. I to teraz u nas już widać, odbywają się wizyty domowe lekarzy, psychoterapeutów i to zaczyna dobrze funkcjonować, ale oczywiście nie możemy zapominać o potrzebach stworzenia właściwej bazy łóżkowej i ten drugi etap to będzie właśnie dobudowa i połączenie łącznikiem z tą częścią dzienną, ale także z głównym kompleksem. Budynek dwukondygnacyjny na oddział, dwa oddziały, a w zasadzie trzy, bo oddział męski i żeński i oddział taki diagnostyczno-detoksykacyjny w sumie na 64 łóżka. No, ten wniosek będziemy teraz składać, tam jest pierwotnie nabór do połowy sierpnia, może będzie przedłużony, ale tam są bardzo realne szanse na to, że otrzymamy te środki i ta inwestycja, jeżeli byłaby już decyzja, myślę, że pod koniec roku, mogłaby się zaczynać na początku roku. Druga rzecz bardzo ważna, to jest zapowiadana od wielu lat, z tego co się zorientowałem, dobudowa budynku, który będzie stanowił takie serce tak naprawdę szpitala, a więc te wszystkie elementy działalności ostrej, ratującej życie, działalności zabiegowej, czyli docelowo szpitalny oddział ratunkowy, oddział intensywnej terapii, rozbudowany, dlatego że teraz nie spełniamy wymogów rozporządzenia ministra zdrowia, jeżeli chodzi o liczbę stanowisk. Rozporządzenie mówi o minimum 2%, czyli powinniśmy mieć minimum 10 stanowisk, a tutaj od zawsze jest 6 stanowisk. Ja pamiętam, jak zaczynałem staż z anestezjologii w 1992 roku, też tak oddział wyglądał, jak teraz wygląda, oczywiście jest lepiej wyposażony. I blok operacyjny, centralny blok operacyjny, w którym w jednym miejscu będą wszystkie sale operacyjne, co bardzo ułatwi planowanie i możliwości realizacji większej liczby zabiegów, ale chcemy powiększyć też po konsultacjach właśnie z lekarzami. Wydaje mi się, że przyszedł czas, żeby tutaj powstała sala hybrydowa, która bardzo rozszerzy możliwości wykonywania zabiegów z kardiologii inwazyjnej, ale także z neurochirurgii, neurologii, więc taką salę wymyśliłem, że trzeba będzie w tym budynku troszkę, trzeba
powiększyć, jeżeli chodzi o gabaryty w stosunku do tej pierwotnej wersji, no ale jest miejsce na szczęście, gdzie możemy powiększyć, więc jak już mamy coś robić, to zróbmy to dobrze z takim właściwym przyszłościowym myśleniem, nie powiem, że z rozmachem, ale z takim właściwym, bardzo realnym realizacją potrzeb i możliwości, więc w tym tygodniu mam nadzieję podpisać umowę z firmą projektową, która będzie projektować ten budynek. Tam jeszcze docelowo będzie centralna stylizatornia i zaplecze techniczne i trzy łączniki z trzema budynkami szpitalnymi. Także myślę, że mam nadzieję podpisać tę umowę w tym tygodniu i moglibyśmy konkurs na przetargę ogłaszać na przełomie roku, jak dobrze pójdzie. I w przyszłym roku naprawdę bardzo mi zależy na początku przyszłego roku, na wiosnę, zaczynać budowę tego obiektu, który jest niezwykle ważny, a no, tak wszyscy, z którymi rozmawiałem, to po prostu nikt w to nie wierzył, bo wszyscy słyszeli od lat, a tak ma być, ma być, ma być. No ja chcę spowodować, że ten budynek będzie i będzie bardzo nowoczesny i spełni wszystkie potrzeby szpitala, tym samym zapewni bardzo szeroki zakres i wysoką jakość świadczeń udzielanych pacjentom. To znaczy, to są pieniądze z regionalnego programu operacyjnego, tam jest oczywiście tylko część, jako że to, te listy były dokładane, było to z tego, co się orientuje, tak poszerzana lista o kolejne dodatkowe elementy, więc tam jest część środków, mamy świadomość, że może braknąć tych środków. No ale jak się zacznie, jak się już wybuduje obiekt, to później łatwiej szukać środków na doposażenie. Może w międzyczasie będą jakieś przesunięcia, może dodatkowe środki unijne się pojawią, żeby powiększyć pulę środków, która jest w tym konkursie, więc z optymizmem patrzymy na to, co się może wydarzyć. Może właśnie środki z KPO na wyposażenie. No zobaczymy, jak to będzie przebiegać. Będziemy szukać na pewno wszędzie środków. Starostwo, pan starosta, zarząd powiatu jest bardzo zaangażowany, zdeterminowany w pomocy szpitalowi, w rozwojowi działalności. 70 milionów złotych. Znaczy całość. Całość. 70 tak. milionów złotych. Tyle macie? Tyle jest w programie zapisany z 15-procentowym udziałem własne. A rozumiem, że na to, na budowę centrum psychiatrycznego, na rozbudowę, to jeszcze nie ma pieniędzy, tak? Nie, ale tam jest 100-procentowe finansowanie. To finansowanie 100%. Znaczy tam jest bardzo duża alokacja środków, bo tam jest 4 miliardy 200 milionów tylko na tą działkę psychiatryczną, 1 700 na duże, na mniejsze projekty, takie do 50 milionów i 1 300 na projekty duże do 200 milionów, a jeszcze jest jakaś rezerwa, która będzie możliwa do przesuwania do tego. Także 4 miliardy 200 milionów aż na tą opiekę psychiatryczną, co jest bardzo dużym wreszcie zastrzykiem dla psychiatrii. Natomiast myślę, że te środki, co prawda te czasy, kiedy inwestowało się w bloki operacyjne w oddziale intensywnej terapii, no one już przeszły, to były poprzednie rozdania środków regionalnych programów operacyjnych. Większość szpitali z nich skorzystała. No, Sandomierz z jakiegoś powodu nie skorzystał, ale myślę, że teraz uda się jeszcze skorzystać. Szanowni Państwo, też te działania pana dyrektora, jeśli chodzi o analizę kosztów działalności poszczególnych oddziałów i jednostek działających przy szpitalu, ma na celu to, aby w pełni zrealizować ustawę podwyżkową, która wchodzi 1 lipca i obliguje dyrektorów szpitali do realizacji podwyżek zarówno białego personelu, czyli wszystkich grup zawodowych, które są objęte tymi podwyżkami, ale zawsze tak było i tak chcemy też realizować, aby również te podwyżki dotyczyły pozostałych pracowników, blisko 300, którzy nie są objęte tymi podwyżkami. Są to pracownicy kuchni, pralni, obsługi technicznej, administracji. Dlatego też ta analiza kosztów po to, aby spełnić tę ustawę podwyżkową i też, aby działać racjonalnie, jeśli chodzi o
bilans finansowy szpitala przy zachowaniu również jakości świadczeń i wykonać kontrakt z NFZ-em w jak najwyższym stopniu. Także uspokajamy wszystkich pracowników szpitala, wszystkich interesujących się tą bardzo ważną instytucją, że te zmiany i też te działania mają tylko i wyłącznie na celu to, aby dbać o szpital, który jest wiodącym w województwie świętokrzyskim oraz w regionie. Dziękuję. Tak, oczywiście jesteśmy w trakcie rozmów i analizy możliwości, bo to jest kilka elementów. Pierwszy to jest oczywiście ludzie, którzy mogą tam pracować. Drugi to jest możliwości techniczne, czyli pracownia cytostatyków, którą musimy utworzyć. Tutaj już pewne działania zostały rozpoczęte, troszkę zatrzymane, ale to będzie w dalszym ciągu kontynuowane. Tą pracownię cytostatyków bardzo mi zależy na tym, żeby otworzyć, a potem już samo utworzenie. Teraz jesteśmy w takim momencie wchodzenia Krajowej Sieci Onkologicznej, więc pytanie, czy będzie można przystąpić jako mała jednostka w tym zakresie chemioterapii ambulatoryjnej do tej sieci. Mam nadzieję, że na dobrą współpracę ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Zresztą taka była już parę lat temu. Chęć pana profesora Guździa, żeby takie ośrodki i poradnie onkologiczne, i takie ośrodki chemioterapii tworzyć właśnie tak satelicko w stosunku do Kielc, żeby Kielce się po prostu zapychają, jeżeli chodzi o liczbę pacjentów, więc wszystko to, co można by gdzieś zrobić w terenie, zwłaszcza dość odległym terenie od Kielc, czyli Sandomierzu, myślę, że spotkałoby się z dobrym oddźwiękiem i będziemy się starali, żeby to utworzyć. To znaczy tak, mamy zatrudnioną w poradni panią doktor onkolog, która zaczęła przyjmować pacjentów, jest bardzo chętna temu pomysłowi. Te prace nad tą pracownią cytostatyczną, które się zaczęły jeszcze pod koniec remontu tej jednej części budynku głównego, one stanęły teraz. Staram się jakby poganiać to, żeby znowu ruszyły i żeby można było to utworzyć. A potem, jak już będziemy wiedzieli jakiś termin na utworzenie tej pracowni, to potem już moje starania, żeby ta pracownia ruszyła. Także myślę, że to jest, byłoby dobrze, żeby w tym roku to się udało. Myślę, że jest to realne. Firma, która, szanowni państwo, miała wejść na budowę parkingów, ma małe opóźnienie. Mieli wejść 1 czerwca. Mamy już lipiec, jesteśmy w stałym kontakcie, zapewniają nas, że do końca roku i parkingi przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Centrum Zdrowia Psychicznego i ta nowa droga dojazdowa od ulicy Dobkiewicza do też tego nowego pawilonu, który przed nami budowy i tam też te 200 miejsc parkingowych, tutaj 150, że do końca roku zgodnie z umową tą inwestycję wykonają, więc uspokajamy, niebawem prace się rozpoczną. Będziemy starali się, aby zarówno komunikacje, jak też możliwości miejsc do parkowania było to tak zorganizowane, żeby nie wykluczyć całego obszaru przy SOR-ze, robić to etapowo, aby i pracownicy szpitala, i pacjenci mieli możliwość parkowania. Jest okres trudny, bo od dziś remont ulicy Długiej się rozpoczyna. Cieszymy się, że ulica Milberta jest już dostępna do ruchu, wlano warstwę asfaltową, więc ten przejazd ulicą Milberta jest dostępny. Ulica Długa w całości jest wyłączona z ruchu. Ten obszar kolejny, który chcemy zmodernizować, natomiast nie będzie miał wpływu naszym zdaniem na ruch komunikacyjny, bo nowy ciąg komunikacyjny od ulicy Długiej, a tu będziemy robili to etapowo, jeśli chodzi o parkingi przy SOR-ze. Czyli ten nowy parking, gdzie powstaną, w którym miejscu?
Dookoła całego, to jest bardzo duża działka, 10,5 hektara tych miejsc. Pawilonem neurologii do ulicy Dobkiewicza będzie nowy ciąg komunikacyjny. Zostały jesienią wycięte drzewa. Tam panujemy 180 miejsc i to będzie też w przyszłości nowy ciąg komunikacyjny do nowego ambulatorium wraz ze szpitalnym oddziałem ratunkowym. Więc to jest takie plany na przyszłość. No i tutaj przy głównej bramie wjazdowej też będą nowe miejsca między blokiem a działką szpitalną. Także no, w sumie docelowo chyba 400 miejsc. Tak jest. Jesteśmy w kontakcie z firmą. Zapewniają, że do końca roku, jak powiedziałem, wykonają swoje zadanie. Dziękuję Państwu bardzo. Wszystkiego dobrego życzymy. Dużo zdrowia.